Jesteście. No to lecimy. Dzisiaj pomówimy sobie o sortowaniu bąbelkowym. Jest to sortowanie bardzo proste, bardzo proste i w zrozumieniu, i w napisaniu programu, który sortuje bąbelkowo. Dlatego jest to pierwsze sortowanie, jakie się w podstawie programowej liceum spotyka. Nie jest ono wydajne. Ono jest koszmarnie niewydajne, dlatego gdybym miał dużą liczbę danych, dużą ilość danych w zasadzie. Na przykład wszystkich Polaków. Miałbym posortować wszystkich Polaków według wzrostu, według zarobków, według daty urodzenia. Sortowanie bąbelkowe się nie nadaje. Natomiast dla małej liczby danych, dla małej ilości danych, nie jest to, nie jest to zauważalne, że one jest niewydajne. A jednocześnie jest bardzo proste, no więc możemy od niego zacząć i zacząć się zastanawiać, na czym to polega. No, i teraz popatrzmy sobie na taki przykład. Mamy grupkę osób, bardzo małą grupkę osób. Oni w tej chwili są uporządkowani, prawda, są od najwyższego do najniższego. No, ale w pewnym momencie te osoby się rozbiegły. No, i potrzebujemy te osoby poukładać. I jak, 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 jak układamy metodą bąbelkową? Otóż ustawiam się przed jedną z tych osób, przed, przed pierwszą. I patrzę, czy ta pierwsza osoba jest dobrze ułożona względem osoby następnej. No w tym przypadku widzę, że nie jest, czyli muszę je zamienić. I zamieniam je tutaj. Zostały zamienione. No to teraz przesuwam się o jedno miejsce. Patrzyłem na pierwszą osobę, więc teraz patrzę na drugą osobę. Czy druga osoba jest dobrze względem osoby trzeciej? No nie, nie jest dobrze, czyli zamieniam. No to przesuwam się na kolejne miejsce. Stałem na miejscu drugim, to przesuwam się na miejsce trzecie. Patrzę na trzecią osobę. Jeżeli ona jest dobrze, to nic nie robię, a jeżeli trzeba ją zamienić, no to zamieniam z następną. No to zamieniam z następną. I staję przed kolejną, przed czwartą osobą. Ponieważ czwartą osobę trzeba zamienić z kolejną, no to zamieniam ją z kolejną. I następny krok to byłoby tak, że stanąłbym przed piątą osobą, ale piątej osoby już nie mam z czym porównywać. W związku z tym zawsze idę jeden mniej niż jest liczba danych. Jeżeli danych tu było raz, 2, 3, 4, 5, to idę tylko do czwartej pozycji. Gdyby danych było 100, to idę do dziewięćdziesiątej pozycji. Nigdy nie dochodzę do ostatniej, no bo ostatnią musiałbym porównywać z kimś, kogo nie ma. No i teraz, skoro doszedłem do końca, no to pierwszy przebieg sortowania. Się udał. I teraz widać już wizualnie, no bo mógłby, mógłby to być przypadek, ale tak, tak jest, że ta osoba, która miała być na ostatniej pozycji, już na tą pozycję trafiła. Wcześniejsze jeszcze nie wiadomo jak są, ale ta ostatnia już jest ok. W związku z tym, w następnym przebiegu nie muszę już iść do samego końca. Ale gdy, jeżeli napiszę program w ten sposób, że on będzie szedł znowu do samego końca, no to będzie jeszcze mniej wydajny. Jeżeli można być jeszcze mniej wydajnym w sortowaniu bąbelkowym. No ale jeszcze mniej wydajny będzie, ale zadziała. Czyli na razie, jeżeli sobie nie zaprzątam tym głowy, czy do samego końca, czy nie, to robię jeszcze raz. No i znowu, staję przed pierwszą osobą i sprawdzam, czy ta pierwsza osoba jest dobrze względem następnej. Tym razem jest, więc nie zamieniam. Staję przed drugą osobą. I patrzę, czy druga osoba jest dobrze względem następnej. No tym razem nie jest, więc zamieniam. Staję teraz przed osobą numer 3. Czy osoba numer 3 jest w porządku? No jest w porządku, więc nie zamieniam. No i teraz, właśnie tak jak mówię, nie muszę już w zasadzie stanąć na tej czwartej pozycji, bo już to jest ułożone. Ale powiedzmy, że nie wiem o tym. No to staje czwarta pozycja. Patrzę, czy jest w porządku, jest w porządku, nie zamienia. Przy drugim przebiegu już dwie osoby stoją dobrze. Więc idąc trzeci raz, mogę skrócić znowu o jedną pozycję to sprawdzanie. Ale jak nie skrócę, no trudno. Więc jeszcze raz idę. Znowu, pierwsza osoba, czy stoi dobrze z drugą. No stoi dobrze. Tak się złożyło, ale wcale nie musiało tak być, że oni już są pouporządkowani, oni już są posortowani. Ale mogło być inaczej. Tu nie mamy tej gwarancji. Więc pierwsza osoba z drugą. Stoją dobrze, nie zamieniam. Druga osoba z trzecią. Stoją dobrze, nie zamieniam. I teraz trzeciej z czwartą już bym nie musiał porównywać, ale jeżeli porównam trzecią z czwartą i czwartą z piątą, stoją dobrze. No, i jeszcze raz idę. Tym razem pierwsza osoba z drugą stoją dobrze. No, i w zasadzie drugiej z trzecią, trzecią z czwartą i czwartą z piątą już porównywać nie muszę, bo to już mam zagwarantowane w algorytmie, że one już będą dobrze. No, i tyle razy zrobiłem, ile miałem osób, i w ostateczności na pewno już wiem, że to jest uporządkowane, to jest posortowane. Gdybym chciał robić malejącą, to ładnie tak samo, tylko że no, zamieniam wtedy, kiedy stoją odwrotnie. Zróbmy przykład ten sam. Stoją teraz uporządkowani rosnąco, ja bym chciał, żeby stali uporządkowani malejąco. No to idę pięć razy, tak? No to przejście pierwsze. Pierwsza osoba z drugą. Stoją dobrze? Nie. No to zamieniam. Osoba druga z trzecią stoją dobrze? Nie. No to zamieniam. Osoba trzecia z czwartą stoją dobrze? Nie. No to zamieniam. Osoba y, czwarta z piątą stoją dobrze? Nie. No to zamieniam. No, i mam w tej chwili posortowaną już ostatnią pozycję, ale mogę o tym nie wiedzieć. Pierwsze przejście wykonane. Drugie przejście. Osoba pierwsza z drugą stoją dobrze, nie. No to zamieniam. Osoba druga z trzecią stoją dobrze, nie. No to zamieniam. Osoba trzecia z czwartą stoją dobrze, nie. No to zamieniam. No i osoba czwarta z osobą piątą stoją dobrze? Dobrze stoją, nie zamieniam. Trzecie przejście. Było ich pięć osób? Będzie pięć przejść. Trzecie przejście. Osoba pierwsza z drugą stoją dobrze? No nie stoją. No to zamieniam. Osoba druga z trzecią stoją dobrze? Nie stoją. No to zamieniam. Osoba, już się pogubiłem, trzecia z czwartą stoją dobrze, nie zamieniam. Osoba czwarta z piątą stoją dobrze, nie zamieniam. No i następne przejście, przejście czwarte. No właśnie, tych przejść będzie cztery, a nie pięć. Namotałem troszkę wcześniej. Będzie jeden mniej niż jest tych osób. No to teraz tak. Osoba ta, pierwsza z drugą stoją dobrze, nie, no to zamieniam. Osoba druga z trzecią stoją dobrze, zostawiam. Ta Tastą stoją dobrze, zostawiam. Tastą stoją dobrze, zostawiam. I w takiej najbardziej nieoptymalnej formie, ale jednak poukładałem, jednak posortowałem, jednak narzuciłem ten porządek tutaj wszędzie. No i w ten sposób działa sortowanie bąbelkowe. Czyli będzie tu pętla w pętli. Bo tyle razy, ile, ile mamy tych, tych, tych osób. Tyle razy będziemy musieli przejść i za każdym razem zamieniać. Od początku ciach 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 ciach, przechodzimy parami, zamieniamy. Nazywa się to bombelkowe, no bo mamy te bombelki właśnie taki jeden z drugim w bombelku i potem następny bombelek, następny bombelek i następny. No cóż, mam nadzieję, że wyjaśnienie tego, jak to działa, będziecie mieli w głowie, kiedy będziemy w następnym odcinku już pisać program, który to będzie realizował. W wersji takiej najbardziej prymitywnej, chociażby na początku. Także proszę sobie to wyobrazić, proszę się zastanowić, można sobie przećwiczyć. I taka ciekawostka, która nam będzie potrzebna jeszcze w pisaniu programu, zobaczcie, jak ja to zamieniałem. Ja nie zamieniałem tego w locie, tak jakbym zamieniał dwoma rękami, powiedzmy, karty na stole czy dwie rzeczy na stole. Tylko jeżeli muszę zamienić na przykład pierwszego z tym, no to muszę tego odstawić gdzieś na bok. To już może trafić w to miejsce, gdzie trzeba, i wtedy z boku wracam tutaj. I podobnie będzie w programie. Zamiana to nie będzie tak, że pierwszy trafi na miejsce ostatniego, a potem ostatni na miejsce pierwszego. Musimy kogoś usunąć najpierw, żeby w jego miejsce wstawić, i potem przywrócić z tego, co było usunięte. Ale to pojawi się już w konkretnym przykładzie konkretnych programów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.